Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zaczynamy poranek. Ja właśnie uspałam małego, dałam mu papu, więc położył się z powrotem spać. Krzyś poszedł na spacer z psiuszami do lasu. Akurat rozmawiałem z Martą. Jestem na grzybach ogólnie i się okazało, że jak tylko do mnie zadzwoniła, tak mi się pokazało mnóstwo grzybów. Już Wam pokażę. Uważaj, Olitus. Tutaj mamy jednego grzybka. Tutaj mamy następnego grzybka. Piękny. Później tutaj mamy całe stado grzybków. I jeszcze gdzieś tutaj był. Tylko go straciłem. O, jest. Tu jest jeden. I tu jest drugi. Jeszcze pewnie tu jest mnóstwo, których jeszcze nie zauważyłem. Alitos mi towarzyszy. Daleniu spacyfikował, uznał, że nie będzie chodził po takim zimnie, bo rano było naprawdę zimno. Uważaj, Olito! Czas wracać do domu, do pracy. Nie ma tyle obijania się. Tak wyszedłem dużo wcześniej, żebym mógł sobie na to pozwolić. Jest pięknie, jest super pogoda, nie ma ani jednej chmurki. Zobaczcie. Cudownie. Nazbieranie grzybów. Mam całą reklamówkę. Ja zawsze chodzę z reklamówką, bo mi jest najłatwiej ją dać do kieszeni, bo nie zawsze znajdę grzyby. A jakbym szedł z koszem, a później wracać z takim pustym koszem, to taka trochę lipa. I ja sobie tutaj zaczynam poranną rutynę. Przyniosłam sobie laktator i będziemy właśnie odciągać pokarm. Ja już używam tego laktatora z 3 tygodnie, więc mogę się na jego temat wypowiedzieć, więc w tym odcinku powiem Wam co i jak. Ale korzystając z chwili tego, że maluch śpi, to ja sobie z kawką przeglądnę internety, przeglądnę prasówkę i odciągnę pokarm, po czym do Was wracam. Także intro i lecimy. Wracam do Was z tematem laktatora, ponieważ bardzo wiele z Was pytało mnie na Instagramie co, jak, czy polecam, bo jesteście przed zakupem, na zakupie i wiecie jak to wygląda. My mamy laktator, sobie przygotowałam pudełko marki Neno i z tego co mi pisałyście też bardzo często wybieracie laktatory tej marki i my mamy tutaj model Due. To laktator podwójny, elektroniczny, można odciągać pokarm na dwie, że tak powiem, butelki albo tylko na jedną, na przykład przykładacie dzidziusia do jednej piersi, z drugiej piersi, załóżmy, odciągacie pokarm w zależności, no jak komu jest wygodniej, jaka stymulacja pasuje Ci najbardziej. On się ładuje na USB. Jeżeli chodzi o tryby, to mamy tutaj 5 poziomów stymulacji i 9 poziomów odciągania pokarmu. Laktator ma tutaj cały panel dotykowy, podświetlany i sobie po prostu zmieniamy. Jest mega to domyślne, więc super sprawa. Im mniej, tym lepiej w takich przypadkach. Generalnie laktator ma coś takiego wbudowanego, że 2 minuty stymuluje, po czym rozpoczyna odciąganie pokarmu. Ja czasami wracam do tej opcji stymulacji. Co jest też ważne, to laktator bardzo dobrze przylega do piersi i nic tutaj się, że tak powiem, nie ulewa. Wszystko trafia do środka, do butelki i laktator nie cofie nam pokarmu do piersi, bo słyszałam i czytałam na forach, że to się po prostu zdarza. Jeżeli jest słaby jakości laktator, to gdzieś mogą być jakieś tam problemy, jeżeli chodzi o odciąganie tego pokarmu. Tutaj tego w żaden sposób nie zauważyłam, nie ma i w ogóle laktator jest tak skonstruowany, żeby tego problemu po prostu nie było. Co jest tutaj fajne w tym wszystkim, to to, że mamy taką, wiecie, nakładkę. Jeżeli skończymy pobierać ten pokarm, odciągać go, to wystarczy, że sobie damy tą nakładkę tutaj i to jest tutaj sterylne. Jeżeli już wysterylizujecie ten laktator, bądź go po prostu umyjecie, to żaden brud tutaj nie wejdzie. Tą trąbkę nakładamy sobie tutaj na butelkę. Mamy tutaj taką super podstawkę. Wystarczy sobie to włożyć do środka i zobaczcie, jak odkładam, tak wszystko stoi. I pokażę Wam, jaki był problem, z którym ja się zmagałam. Pewnie dla Was śmieszny, dla niektórych, błahy, ale mi się to zawsze przewracało, bo nie obczaiłam tych nakładek i wyglądało to tak, no nie? A wystarczy tutaj włożyć
No mała rzecz, a mnie tak niesamowicie cieszy, że nie macie pojęcia. Ja wam sprzedam od razu patent, ponieważ ja myślałam, że te laktatory trzeba od razu trzymać sobie przy piersi. Było to takie kłopotliwe, bo miałam dwie ręce zajęte. Ale jeżeli używacie staników do karmienia, takich wiecie, materiałowych, ja wam dam takiego linka, z których ja korzystam, to po prostu bez problemu ja sobie zahaczam ten laktator w ten stanik i mam obie ręce wolne. I co? Z mojej perspektywy super sprawa. Część z was zrozumie, część pewnie nie ma tego problemu. Natomiast te mamusie, które nie kojarzą karmienia piersią z czymś miłym dla ich samych, taki laktator będzie wybawieniem. Raz, że w dalszym ciągu możemy maleństwo karmić piersią. Dwa, jeżeli mamy sytuację, że dziecko źle przystawia się do piersi, mamy problem z tym przystawianiem do piersi, to laktator też uratuje nam taką sytuację, ponieważ jesteśmy w stanie karmić dzieciątko swoim pokarmem i niekoniecznie z piersi, gdy mamy z tym problem. Tata też jest w stanie karmić dziecko, to też nawiązuje taką więź między nimi. No i mama nie jest uwiązana do niemowlaka, do noworodka bez przerwy, ponieważ może gdzieś wyjść i zostawić pokarm gotowy w domu. Także z mojej perspektywy super. Koniecznie dajcie znać, czy wy używacie laktatorów, bo jestem sama ciekawa i my lecimy dalej, bo chyba mały się tam obudził i przydałoby się z nim trochę pobawić. Obiecałam wam test laktatora i przychodzę do was, bo dotarły mi atrybuty do tego testu. Mianowicie chodzi o cycki. Idealnie nam to zobrazuję i pokażę wam, jak działa laktator, jak działa ten laktator i jak to wygląda właściwie, bo sama byłam ciekawa, a dopiero się przekonałam, gdy ten laktator kupiłam. Także odpalamy i już wam wszystko tutaj zwizualizuję. Najpierw sobie odpalimy tutaj laktator. Mam Krzysia, Krzyś pomoże mi to wszystko nagrać, żeby wam pokazać, bo potrzebuję dwie ręce. Sam jesteś ciekawy, co? No. Ja na twoim miejscu bym była. Dobra, odpalamy sobie. Widzisz? Aha. I tak samo działa to tutaj. Pokażę wam, jak wygląda tryb poboru tego pokarmu. I tutaj mamy 9 tych trybów. No może nie będę pokazywała wam wszystkich, tylko tak wybiórczo. Zacznijmy od podstawowej jedynki i on już jest już tutaj odpalony. Wiadomo, że trochę inaczej wygląda nasza pierś niż taki antystresowy cyc. Natomiast o, widzicie, w jaki sposób to mniej więcej działa. Sobie odłożę, żeby zmienić tryb. Na przykład na mocniejszy. Widzicie. Jest tutaj bardzo duża różnica, to jest dopiero trójka. Co to było? To jest dziewiątka. Ale to tak nie da się pokazać, bo on ciągnie. Tak, ja wiem. To tak nie działa. Ale wiesz, chodzi o moc. Muszę dobrze dołożyć, wiesz? I będzie okej. To jest ile? To jest najmocniej. Najmocniej. O, to jest bardzo mocno. No. Na tą najmniejszą, bo tutaj dobrze to widać na tym najmniejszym. No też prawdziwy pierś zachowuje się trochę inaczej. Tak, ale bo chodzi... Jak ją ściskałaś ją przed kamerą, co się z nią dzieje? Jak ją ściśniesz? Bo ona właśnie jest taka, że jej tutaj bokiem wychodzi. Tak, bo to jest antystresowe, no. Tylko chodziło o sam fakt tej brodawki, żeby było mniej więcej widać, jak to wygląda, no nie? Staram się to tak dołożyć w miarę równo. O. Jest okej. Okay. No chodzi o to, o ten sposób zasysania, no nie? Wydaje mi się, że to jest... Ja nigdy tego nie widziałam. No powiem wam szczerze, że wiedziałam, że laktator, potrzebujemy laktator i tak dalej. I cały czas o tym myślałam, z tyłu głowy to miałam. Ale tak szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia, jak to działa, no nie? I nikt przy mnie laktatora nie używał, no bo to jest taka, wiecie, intymna rzecz, że jednak każdy wychodzi. I byłam ciekawa, może wy też jesteście ciekawi i już wiecie przed zakupem, jak to będzie wam działać. Jeżeli chodzi o porównanie laktatora do dziecka, to wiadomo, to są dwa różne sposoby odciągania tego pokarmu. Dzieciaczek się trochę inaczej, ale dziecko potrafi być zdecydowanie bardziej bolesne niż laktator, bo tutaj sobie dopasujecie poziom mocy, poziom ssania, jak to ma wam, wiecie, mocno wszystko działać. Natomiast dzidzi nie dopasujecie, dzidzia dopasuje się sama i czasami bywa to trudne. Także mam nadzieję, że wam to zobrazowałam. W mojej opinii laktator super sprawa, szczególnie dlatego, że mogę odciągnąć ten pokarm i może karmić tatuś. Jest to zdecydowanie bardziej przyjemne, szczególnie gdy dziecko na przykład zaczyna ząbkować, a wy jeszcze będziecie karmić, to sobie wtedy totalnie nie wyobrażam karmić dziecka piersią, naprawdę. Bo nasz Mikołaj już potrafi
potrafi zrobić kuku, mamusi, i właściwie zdecydowanie bardziej wolę odciągać ten pokarm i w tym momencie idę to tutaj sobie odkazić od tych cyców nie moich i idę go odciągać, bo najwyższy czas się tutaj trochę zluzować na piersi. Mam nadzieję, że wam pomogłam. Dajcie znać w komentarzu, czy wiedziałyście, jeżeli pierwszy raz będziecie używać laktatora, czy wiedziałyście, jak on działa. My już prawie dojechaliśmy na spacer. Słuchajcie, jeździmy po całym mieście i szukamy miejsca, gdzie możemy nadać paczkę. Orlen paczka. W ogóle porażka, bo puścili to na Vinted i przez przypadek, jak nie odznaczyłam tego, dziewczyny jakieś kupiły przez ten Orlen i najlepsze jest to, że nie można jej nadać na Orlenie, nie? Porażka. No i właśnie jeździmy i szukamy, nie? Może tym razem się uda, bo gdzieś tutaj pod sferą coś ma być, więc może tym razem, bo to już jest trzeci punkt, no nie? W tym byliśmy na Orlenie, bo myśleliśmy, że to jest miejsce najpewniejsze i to nadamy. Okazuje się, że nie, więc nie wiem, po co w ogóle coś takiego robić. Zupełnie nie mam pojęcia. Ale to sobie tutaj zrobimy taki spacer dłuższy. No. No nie, kochanie? Ja też bym pospała w takim wózeczku, jakbyś mnie woził. Też bym pospał. Ja bym w ogóle pospał. I wcale nie jest tak źle. Nie potrzebuję do tego wózka. Tak, bo ty teraz się nie wysypiasz, bo spałeś przez cały czas, a ja przez 9 miesięcy jak nie mogłam spać, szczególnie na tych 3 ostatnich miesiącach, to mam wrażenie, że teraz odpoczywam. Ja nie mogłam spać, niewygodnie mi było, wszystko mnie dusiło. Jeszcze mój mąż szanowny chrapał. I jak byłam w ciąży, jak tylko poczuł poduszkę, to już był... Nie było. Chłop odpływał. Zjadłabym pączka. Dobrego pączka. Pójdziemy na pączka? Pączek, pączek, nie ma rąk. Pączek, pączek, nie ma rąk. Może myśleć. Uiii.